Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius, Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 6 maja 2022 roku. Była to ostatnia tygodniówka przed WrestleMania Backlash, na pewno wszyscy jesteście nahypowani na maksa. Lajkujcie, subskrybujcie, a tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, ale przed tym dostałem wiadomość od władz Attitude. W bardzo wielkim skrócie, nie są oni zadowoleni, jednak dobra, przeczytam wam list, który trafił wczoraj do mojej skrzynki pocztowej, tak więc. Z powodu ponad miesięcznej nieobecności użytkownika Jay na kanale Attitude Polska, postanowiliśmy pozbawić go tytułu mistrza Attitude. Jednakże z racji na to, że pas musi mieć posiadacza, do rozwiązania sprawy tymczasowym mistrzem mianujemy Lesia. Podpisano władze Attitude 5 maja 2022 roku. Jak widzicie, władze trochę zamieszały i bardzo szkoda, że dały tą wiadomość kilka dni przed WrestleMania Backlash, ponieważ wątpię, że znajdę pretendenta na kilka dni przed galą, ale być może już na gali Hell in a Cell będę mógł bronić tymczasowego mistrzostwa Attitude. Także może przejdźmy do tego, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce, a zaczęliśmy od wyjścia mistrzyni SmackDown kobiet, czyli Charlotte Flair. Na początku zebrała trochę chip hitu, a następnie powiedziała, że w zeszłym tygodniu nie została ośmieszona, tylko po prostu drugulak zwalił, ponieważ Aliyah wcześniej klepała, a on tego nie zauważył i powinna wygrać ten cały I Quit Beat the Clock Challenge, ale to Ronda zostanie ośmieszona na gali WrestleMania Backlash, ponieważ powie I Quit i najprawdopodobniej opuści na zawsze WWE i pokaże, co zrobi z Rondą na przykładzie Alii, która już sobie stała w ringu, no i zaatakowała ją, trochę ją pobiła i wtedy zabrzmiała muzyka Ronda Rousey, która przyszła na ratunek, no i panie troszeczkę się ponawalały. Najbardziej podczas tego segmentu rozśmieszył mnie moment, kiedy Pat McAfee najbardziej emocjonalnie zareagował na wejście Jamie'ego Nobla. Is that Jamie Noble? Tak, to był Jamie Noble. No i przyszła ochrona, chciała rozdzielić zawodniczki, na początku nie za bardzo im to wychodziło, ale ostatecznie jakoś im się to udało i chyba mogę powiedzieć, że był to najlepszy segment, jeśli chodzi o cały program Ronda Rousey kontra Charlotte Flair od samego początku. Być może dlatego, że Ronda nic w tym segmencie nie mówiła, ale opener bardzo fajny, trochę rozpędził tą rywalizację, która nie obchodziła zbyt wielu osób, a teraz może kilka osób się właśnie nią zainteresuje. A teraz pierwsze starcie na tygodniówce, czyli Sasha Banks kontra Shayna Baszler. W ogóle Sasha podczas tej walki nosiła paskudną opaskę na włos, ona jest fatalna, no ale merchandise to jest merchandise i cały czas nie rozumiem, dlaczego te dwa tag teamy nie mogły się zmierzyć opasy na WrestleMania Backlash, tylko zmierzą się dopiero na przyszłotygodniowym SmackDown, ale starcie jakie było, takie było, nie było fajerwerków, ale również nie będę narzekać. No chyba, że wspomnimy o finiszu, ponieważ walka zakończyła się po roll-upie. Całe szczęście, że był to jedyny roll-up na tygodniówce, ponieważ chyba wyszedłbym wtedy z siebie, ale no tak, po brudnym roll-upie, ponieważ jeszcze Natalia trzymała nogi Shayny, heelowa zawodniczka wygrała, po walce był atak na mistrzynię i Shayna po raz kolejny chciała złamać rękę, ponieważ w zeszłym tygodniu złamała Naomi, teraz chciała złamać Saszy, ale ostatecznie mistrzynią jakoś udało się zbiec i tak w przyszłym tygodniu walka o tytuły Tag Team Kobiet, niesamowite, niesamowite. Potem wywiad na zapleczu z Usosami, którzy powiedzieli, że Riddle zbyt dużo mówi i że oni są najlepsi, a potem wywiad z RK Bro, którzy im odpowiedzieli, że tak naprawdę to oni są najlepsi, a potem najlepszy talk show w całym WWE, czyli Happy Talk i Corbin zaczął od tego, że już nie może się doczekać, co zrobi Mossowi na WrestleMania Backlash, a wtedy na Titantronie pojawił się właśnie Madcap Moss, który powiedział, że nikt nie chce słuchać Corbina, tylko wszyscy chcą słuchać jego żartów. No nie byłbym tego taki pewien, ale dobra, niech mu będzie. No i zaczął się śmiać z Corbina, tam dawać jakieś żarty, a Corbin powiedział, no no, na Titantronie to se możesz, ale na pewno nie masz jajec, żeby przyjść tutaj, a on powiedział, dobra, to podtrzymaj mi piwo i ostatecznie przyszedł. Potem powiedział, że Corbin miał już wiele gimików, że był Lone Wolf,
potem był Constable Corbinem, był King Corbinem, był biednym Corbinem, teraz jest Heavy Corbinem, a tak naprawdę mógłby chociaż raz być Entertaining Corbinem, a następnie dodał, że no mógłby powrócić do swojego gimmiku Lone Wolf, tylko że wilki mają futro, w sensie, że włosy, a on jest łysy i mógłbyś być łysym wilkiem i fani zaczęli czantować łysy wilk. Niesamowity segment, nie zapomnę go nigdy i już nie mogę się doczekać The Greatest Wrestling Match Ever at WrestleMania Backlash Madcap Moss kontra Happy Corbin. To będzie coś. Potem Drugulak sobie czekał w ringu, ponieważ miał zawalczyć z Mystery Oponentem i kim był ten tajemniczy przeciwnik? Był to nikt inny jak sam Günther. Ring General. No, co ja mogę powiedzieć, biedny Drugulak coś tam próbował, ale wiadomo jak to się wszystko skończyło, dosyć łatwo Gunther go poskładał i potem triumfował z Ludwigiem Kaiserem. Do teraz nie wiem, dlaczego Fabian Eichner nie został skolapowany, ponieważ nie pojawia się na NXT, nie został on zwolniony, a ostatnio była właśnie fala zwolnień w NXT i też nie jest w main rosterze, w sensie dlaczego po prostu nie można było ich skolapować razem? Znaczy rozumiem, ponieważ Bartel, aka Kaiser i Günther są no, Niemcem i Austriakiem, więc wielcy heelowie, a Eichner jest Włochem, o ile dobrze pamiętam, więc by im to nie pasowało, ale no tak czy inaczej mogli go po prostu skolapować, ale co nie chcą z nim zrobić, nie mam pojęcia. Potem wywiad na zapleczu z Shinsuke Nakamurą. Pamiętacie w ogóle ten motyw na SmackDown po WrestleMania, gdzie Shinsuke Nakamura został zaatakowany przez Bloodline i wszyscy myśleli, że Shinsuke pójdzie na Romana na WrestleMania Backlash, no to oni teraz o tym wspominają i mówią, że Shinsuke jeszcze nie skończył z Bloodline i jeszcze się zemści za Ricka Booksa, więc nie wiem, czy to ma mówić, że na Hell in a Cell będzie walka Roman Reigns kontra Shinsuke, raczej w to wątpię po tym, co wydarzyło się później na tygodniówce i szczególnie, że zaczął on właśnie teraz rywalizację z Drew McIntyre'em, ale no tak, Nakamura o tym nie zapomniał, ale okazało się, że za nim stał sobie Sami Zayn, który wszystko słyszał, a potem wywiad właśnie z Drew McIntyre'em, który trochę hypuje galę WrestleMania Backlash. Potem Tables Match New Day kontra Sheamus i Rich Holland. I ciekawostka, była to bardzo fajna walka. Chyba najlepsza spośród tego wielotygodniowego storyline'u. Być może dlatego, że był to Tables Match i nie musieliśmy kończyć walki po Backwoodsie. Być może jest to tym spowodowane, ale naprawdę było kilka fajnych spotów, było kilka fajnych momentów i ostatecznie znalazł się Butch i przez cały ten czas był pod ringiem. Kurde, nie wiem co on tam robił, grał w karty z Hornswoglem, ale właśnie pojawił się Butch w ostatnim momencie, kiedy już się wydawało, że New Day wygra, zaatakował Kofiego, zaatakował Xaviera, to wykorzystali właśnie Sheamus i Rich Holland, którzy razem rzucili Xaviera Woodsa na stół w ringu, ten się złamał i heelowie wygrywają, a po walce Butch jeszcze trochę Xaviera zaatakował, więc pewnie cały czas ten storyline kontynuujemy. Czy będzie jakaś walka z udziałem tych dwóch tag teamów na WrestleMania Backlash? Nie wiem, ale na to się na razie nie zapowiada. Chyba, że czekają na powrót Bigiego, żeby zrobić Six-Man Tag Team Match, ale chyba on tak szybko nie wróci. Chociaż możemy kontynuować feud przez następne, nie wiem, 9-10 miesięcy. W sensie, dlaczego nie? To jest przecież WWE. Pamiętacie rywalizację Seth Rollins kontra Rey Mysterio, która ciągnęła się w nieskończoność? Dlaczego tutaj nie zrobić tego samego? A gdy już mówimy o rywalizacjach, które bardzo długo się ciągną, to wywiad Kayleigh Braxton z Paulem Heymanem jednak za długo sobie nie porozmawiali, ponieważ podszedł do Heymana Sami Zayn, który powiedział, że słyszał samego Zayna. A tak, słyszał samego Zayna, słyszał. Co to jest Randy Orton? Słyszał głosy w swojej głowie? Nie, słyszał Shinsuke Nakamura, który mówił, że nie jest skończony z Bloodline, ale on sobie z nim poradzi, więc tylko powiedz tam Romanowi Reignsowi, że ja sobie z nim poradzę, a Heyman, no dobra, dobra, okej. Potem właśnie Sami podszedł sobie do Adama Pearce'a i powiedział, że w przyszłym tygodniu chce walki z, no, z Shinsuke Nakamurą. On powiedział, że po co czekać do przyszłego tygodnia, jak można tą walkę zrobić dzisiaj, ale to później, ponieważ przedtem ostatnia historii Lacey Evans, która powiedziała, że no przed tryoutami jej tam ojciec zmarł i ogólnie bardzo smutno jej było w życiu, ale ona sobie jakoś z tym poradziła i że teraz nic jej nie złamie, ponieważ co miało ją złamać, to już jej nie złamało i że leci po tytuł, a potem dosyć dziwny moment, ponieważ jakaś pani stoi sobie w ringu i mówi, no to była ostatnia historia Lacey Evans i wszyscy niech wstaną i niech dadzą jej duży aplauz, ponieważ tak teraz wychodzi Lacey Evans i w sensie okej, ale to jest taka trochę zagrywka heelowa, w sensie
po co mówić, żeby ludzie dawali aplauz, jeśli miałaby być face'em, skoro wtedy ludzie po prostu daliby aplauz, a to jest takie potwierdzenie, że po prostu jak the best in the world Shane McMahon, gdzie było to tak mocno akcentowane, ale tak czy inaczej Lacey dostała spory pop i nie wiem, czy jest to powrót jej gimmiku podczas jego debiutu, to był 2018 czy 19. WrestleMania, dobra, to był 2019, kiedy robiła swój debiut po WrestleMania 35, gdzie tylko sobie wychodziła, a potem wracała. To teraz tylko wyszła i również nic nie zrobiła. A teraz kolejna walka, czyli Shinsuke Nakamura kontra Sami Zayn. I był to bardzo fajny pojedynek, no jednak jest to dwójka świetnych wrestlerów. I wydawało mi się, że skoro Shinsuke wspominał coś o Romanie Reignsie i Bloodline, no to zwycięży teraz Samim i pójdzie na Romana w najbliższej przyszłości. Nawet może jakaś walka na jakimś randomowym SmackDown, ale jak się okazuje nie, ponieważ Sami Zayn w pewnym momencie ucieka z ringu, kiedy Shinsuke chce wykonać Kinshasę. Japończyk oczywiście go goni, jednak nadziewa się na Haluva Kick poza ringiem i Sami Zayn w ostatniej chwili wchodzi właśnie do kwadratowego pierścienia, dzięki czemu zdobywa zwycięstwo po countdowncie. Więc nie wiem, co chcą robić z Shinsuke, nie wiem, co chcą robić z Samim Zaynem, ale może jakoś to się fajnie rozkręci. A teraz ostatni segment na gali, czyli promo Drew McIntyre'a i RK Bro, którzy trochę sobie pocisnęli beki z Romana i całego Bloodline. McIntyre zaczął od tego, żeby miasto, w którym byli, go uznało, a następnie zaczęli wszystko uznawać. Riddle zaczął od tego, że uznaje Randy'ego jako swojego najlepszego przyjaciela, a Randy potem wspomniał rywalizację z McIntyre'em z 2020 roku. Jednak panowie nie mieli jakiejś wielkiej zadry, ponieważ Riddle powiedział: dobra, co było, to było, uznajmy, że jest to przeszłość, i wszyscy również to uznali. No i tam ogólnie sobie cisną bekę z Bloodline, aż w końcu Roman wraz z Usosami pojawia się na rampie, wchodzą do ringu i zaczyna się naparzanka. Ogólnie podczas tego wywiadu z McIntyre'em, o którym wspomniałem kilka minut temu, to McIntyre powiedział, że kopnie w głowę Romana Reignsa, i czy tak ostatecznie się stało, na początku nie wydawało się, ponieważ Bloodline miało sporą przewagę, ale potem Riddle wykonał RKO na jednym z braci Usos, potem Randy na drugim, a na samym końcu McIntyre wykonał Claymora prosto w czaszkę Romana Reignsa i w taki sposób drużyna face'ów triumfuje. I mimo tego, że nie dodali stypulacji winner takes all, to jednak finish tej gali, no mówi mi, że najprawdopodobniej Bloodline wygra na WrestleMania Backlash, ale czy tak będzie, no to przyjdzie nam to wszystko zobaczyć. Gala już w tą niedzielę, jest to chyba jedna z ostatnich gal, które ma miejsce w niedzielę, a nie w sobotę. No ja powiem, że zdecydowanie bardziej pasuje mi, żeby gale były w sobotę, no bo wtedy w niedzielę mogę sobie odespać, no ale ostatni raz mogę się jednak jeszcze poświęcić. Tymczasem to by było na tyle. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Amadinot, Przemysław Michał Kowalczyk oraz Damian Damio. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam właśnie do wspierania. Lajkujcie, subskrybujcie, mówił do was wasz tymczasowy mistrz Attitude Lesiu właśnie z Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce.